Jesteśmy w miejscowości Bączyla, z której doszło do zdarzenia polegającego na tym, że starsza kobieta wpadła do studni. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczyliśmy teren działań. Następnie po wydobyciu kobiety z 4-metrowej studni odizolowaliśmy od mokrych ubrań. Następnie przenieśliśmy ją do ciepłego pomieszczenia. W tym momencie przybył na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego, który przejął osobę poszkodowaną. Jak wyglądał mechanizm wydobycia kobiety z tej studni? Mechanizm wydobycia polegał na tym, że przybyli na miejsce ratownicy, posłużyli się linką. Osoba jeszcze była na tyle przytomna, że potrafiła, krótko mówiąc, współpracowała z ratownikami, owinęła pętlę pod pachami wokół siebie, no i siłą ludzkich mięśni wydobyliśmy ją na zewnątrz. Z uwagi na to, że tutaj było podejrzenie hipotermii, czyli obniżenie temperatury ciała, w związku z tym postępowanie wymusza spokojne działanie. Kobieta była przytomna jeszcze w studni, natomiast później kontakt z nią był utrudniony. Po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego ta kobieta straciła przytomność, ale równolegle trwały działania zmierzające do podniesienia temperatury ciała. No i po kilkudziesięciu minutach czynnego ogrzewania kontakt z tą panią wrócił, czyli kobieta ponownie odzyskała przytomność. Trudno powiedzieć, jak doszło do samego zdarzenia. Z naszych informacji wynika tylko tyle, że ta kobieta znajdowała się w studni. Co do mechanizmu zdarzenia, czynności prowadzi tutaj policja.